Hejka kochani, witamy się z wami. A tu aj. Hejka. Hejka, witamy się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Hej. Hej. Lalula niegrzecznula. Tak. Już ci odpowiadałam, synu, że pójdziemy jak tata przyjedzie. Antek zadaje mi regularnie co 10 minut pytanie, czy pojedzie na kulki jak tata wróci. A ja się nie mogę w ogóle ogarnąć, jest godzina 12, o godzinie 13 chciałabym już siedzieć w samochodzie i Tyluśka idź spać, bo mówię ci, jesteś niegrzeczna dzisiaj. Strasznie niegrzeczna dzisiaj, proszę. Nie chcę iść spać. Najlepiej właśnie chciałabym, żeby zasnęła i jak my pojedziemy z Antkiem, to spała, ale raczej ją zabiorę, nie zostawię ją z babcią na tak długo, bo muszę skoczyć do Biedronki po paprykę, po imbir i po cynamon, bo będę robić dzisiaj krem z dyni. Nasz tata będzie w domu dopiero przed północą, a na pewno będzie głodny, więc sobie zje. To jest też jedzonko dla Antosia i dla Laurki, więc Laurce odleję sobie też nie... Jak się to nazywa? No wiecie, o co mi chodzi. Odłożę sobie dla niej taki gotowy i sobie go zawekuję i dam do lodówki, więc będzie miała jeszcze zupkę, takie dwie porcje jej zrobię, zawekowane, więc temu nic się nie stanie, jak to będzie zawekowane i będzie sobie to w lodówce. No, a resztę sobie przyprawię i sobie zjemy. Tata wróci dzisiaj późno, więc też musi coś zjeść, więc chcę jeszcze kupić jakąś bułkę. Chcę kupić pieczarki, żeby zrobić mu takie zapiekanki. Chociaż nie wiem, jak on wróci o tej północy, ale kupię te bułki i przygotuję mu takie zapiekanki, żeby sobie zjadł. No nie wiem, zobaczę, co to będzie. Na pewno kupię te bułki w razie, jakby mi ten krem nie wyszedł. Z książki nowe. Ale antkowe BLW, tylko chyba nie z tej, tylko to z tej drugiej. Tak, w tej drugiej. Tam jest przepis na krem z dyni i właśnie tutaj mi się robię wywar. Tylko nie miałam połowy składników do wywaru, nie miałam ani pora, ani nie miałam pietruszki. Ale chociaż taki, bo tam pisze też, że można dodać zamiast pora, zamiast wywaru można dodać wodę, ale no to by było takie beznadziejne, więc robię taki wywar z tego, co mam. Zawsze to coś. No i co? No i będziemy się ogarniać. Ja właśnie się umyłam dopiero. Umyłam sobie paszczę. Antek, spadłbyś. Chodź, idziemy się szybko ten. Umyć. No. Bo nie! Moje! Nie! Nie! Ratunku! Nie! No, takie heheszki. Idziemy się kąpać. To znaczy, idziemy się myć. Zadziałało, powiedziałam tylko. Bo nie pójdziesz z tatą na kulki, jak będziesz niegrzeczny. Idziemy się myć. No to ci zjedzą robaki zęby, to znaczy próchnica zje ci zęby i tu ci wyrośnie mech na twarzy. No. Ubieraj się, Antoś. Ubieraj buciki. Proszę bardzo, my się już wybieramy. Oto Lalunia w swojej kurteczce, taką ma. Pod spodem ma jeszcze bluzę, buty jej spadają. A, nie bierzemy tych butów, niepotrzebne nam. Antoś, ubieraj buty, siadaj ładnie jak w przedszkolu i ubieraj buciki. No, które chcesz? Jedziemy do fryzjera. Tak, no to ubieraj, które chcesz? Te. No to ubieraj. To ubieraj. Ubieraj, w przedszkolu ubierasz, sam tam sobie siądź na schodzie i sobie ubieraj. Na tu mogę? Tu, tak, na tą. Ubieram moto. Ciszka moto.
No ładnie. No Luśka, na chwilę musisz leżeć. Bo ja muszę też buty ubrać. Widzicie, jak na to było buziara, a teraz ubieraj kurtkę. Nie ubieram kurtki. Ty, ale popatrz, jak masz języki. Dawaj, to trzeba to poprawić. No chodź. Ubrał, ale... Języki powciskałeś, musisz sobie język wyciągać też, ale brawo. Jak ty tak w przedszkolu ubierasz te buty, to ja ci się nie dziwię, że ci jest niewygodnie na placu zabaw. O, Luśka dzisiaj jęczała taka, że... Wstawaj. Jeden rękaw. Masz trochę przymałabą tą kurtkę. Siedem światów z tymi dziećmi. Siedem światów. Tak oto wygląda życie matki. Normalnie parte. Czekaj, czapa. No, tak to, moi kochani, wygląda właśnie u nas. Gdzie jest czapka twoja? Antek już ma trochę przymałową kurtkę. Ale dobra jest. Jeszcze. I czapa. Oj, ta Luśka, ona dzisiaj ona tylko na rękach dzisiaj nie jęczy. Antoś. Czekaj. Idź do tej Lusi, zabaw ją, gdzie mi uciekasz? Nie wychodź sam. Wybrać się z dwójką. Dla mnie to jest masakra po prostu. Najlepiej wybierać się już od 6 rano. Boże święci. A chcę jeszcze skoczyć do sklepu i kupić... Dobra, kochani, ja i tak nie będę nic nagrywać, więc nawet nie biorę aparatu, bo ani w sklepie, ani u fryzjera z nimi, z dwójką, z Luśką na rękach pewnie nic nie nagram. Tak więc zostawiam aparat w domu, zbędny balast, a Luśce ubiorę te kapucie, bo ma za grube skarpetki i to jej spada. Dobra, lecimy. Kochani, kochani, mamy dzień następny, nie widać mnie, nie umie tak nagrywać z lustra. Tata nasz wrócił. Mieliśmy na spacer, matka się ubrała, a tu się okazało, że chłopaki nie chcą iść. To znaczy, Antoś nie chciał iść, no i bawili się w pokoju. Laurka się przespała, ja się ogarnęłam, robi mi się jedno pranie, a tak to totalna dezorganizacja, tyle co zrobiłam im śniadanie, teraz rozmrażam rybę na obiad. I pojechali w końcu na te kulki, bo od 3 dni Antek o niczym nie gadał, tylko o tych kulkach, że na kulki, tata przyjdzie na kulki. I jak Antek się rano obudził, to powiesił się na szyi taty i milczał, a za chwilę pojedziemy dzisiaj na kulki. Od razu się zapytał o te kulki, ja mówię, wiedziałam, że się o to pierwsze zapyta. Tata wrócił wczoraj po 23:00, tak więc dzieciaczki już spały. Ja zrobiłam tacie wcześniej jakieś, wiecie, bułeczki, żeby sobie coś przegryźć. Zrobiłam mu herbatę, której i tak nie wypił. No i rano nastał nowy dzień. Laurka się pierwsza obudziła, strasznie się cieszyła do taty, tylko patrzyła na niego trochę jak na... Co ty tu robisz? Kim ty jesteś? Skąd cię znam, ale nie wiem skąd. Ja sobie zakrupiłam oczy. Najlepsze jest to, że pierwsze je pomalowałam. Muszę sobie teraz założyć okulary. Idę do Laurki na taras tam. Czekam, aż mi się to pranie, ta ryba mi się rozmrozi, żeby chłopcy, jak przyjadą z kulek, to mieli już wszystko zrobione. A tu mój kucyk pony. Plamę tam miałam i sobie go musiałam naprasować. Naprasowanka jest z reserved. E,
No, ale moje plany prasowania i tak dalej legły w gruzach, bo tata też wrócił, to wiecie, nie chcę tak wejść dzieciaki, ja będę prasować i tak dalej, tylko chcę im trochę poświęcić czasu. No, a teraz Laurka nie śpi, więc raczej nie poprasuję, to znaczy zobaczę. Idę teraz na taras po Laurce i babci. I no, i muszę skoczyć sobie po okulary. A to nasza Lelunia. Taka dzisiaj ma kokardę. Co? Cumelek. Śliniak z Lulalo. Bluzeczkę to kupiłam, to jest z bawełny organicznej z Lidla, tu taka odcięta. Sweterek też jest z Lidla, z bawełny organicznej. Czarne, zwykłe geterki z H&M-u i skarpetki. Skarpetki też są chyba z H&M-u. Tak mi się wydaje. Nunia! Oddałbym ci najdroższa serce swe. Gdzie to robić? Będę robić rybę, mirunę na łobiot. Ej, Karmel, jak mnie ten kot denerwuje. Wczoraj bym się o niego zabiła 3 razy. Tak się pod nogami plączę, że to jest masakra. Wcześniej przed tym kotem mieliśmy Persa. I on się tak nie mościł cały czas pod nogami. A ten to po prostu cały czas. A wcale nie jest takim pieszczochem, bo od czasu do czasu mu się zdarzy przyjść. No i ostatnio, wow, zauważył mnie i zainteresował się moją osobą. Przyszedł do mnie akurat jak robiłam paznokcie. No i musiałam go spławić. No i jest trochę obrażony na mnie. Mamy jakąś przyprawę do ryby? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Do wieprzowiny to chyba, nie? Nie ma, nie ma, nie ma. Będzie trzeba zrobić samemu. Pieprz czarny, ty. Nie no, jakby mogła być. Być może. No i Karmel znowu zostaje nadechnięty. Karmelisko, złe kocisko. Szukamy. Czosnek, chińska, pieprz cytrynowy, ziołowy, biały zioł. Rozmaryn. Nie chcę mi się samej robić tej przyprawy. Kurczak. Lubczyk, a szukałam wczoraj lubczyku i nie znalazłam. Carbonara jakaś. Marynata do mięs. I no do mięsa i do mięsa. Do mięsa. I no. A muzyczka bądź. Oregano. Kebab gyros. I... Nie, myślałam. A już myślałam. Nie ma. To trzeba coś samemu pokombinować. Co tu mamy? Jakiś pieprz. Pieprz cytrynowy. Bardzo dobry do ryby. Raz. Zwykły mam. Trochę ją sypniemy. Ja mam jakieś chyba oregano, gdzie ja to zioła jakieś. O! Dobra, papryki trochę ostrej. I będzie! Dobra. Nawet nie wiecie, co się stało. Kroję cebulę. Masakra, ale pewnie, że teraz już się trochę poobcieram, ale mamy swojską cebulę, swoją i po prostu jest tak ostra, ma w sobie tyle tych takich tego, co gryzie w oczy, że szok, masakra, jaka jest ostra.
Masakra, dwie takie małe cebule, jeszcze ich nie obierzecie z tej łupinki, a one już tak dają po oczach, że to jest niesamowite, a tym bardziej, że mówiłam wam, że ja mam strasznie wrażliwe oczy i ale nigdy cebula ze sklepu tak mnie nie szczypała aż tak, to znaczy zawsze miałam problem, kiedyś nawet jak coś tam robiłam z cebulą, już nie pamiętam co to było, to założyłam sobie gogle do nurkowania na oczy, żeby ją bo miałam dość dużo tej cebuli do krojenia, ale masakra, mi szczypie jeszcze, a nie mogę nawet przemyć oczu, bo mam pomalowane, nie chcę mi się tej złazywać, praniem się wyprało. Mojej córce zielone warzywa nie bardzo smakują. Zieloni gruszyk z brokułkiem. Ale Niuśka, wiesz ile zdrowia w zielonych warzywach? Łodyga ci wyrośnie normalnie. Taka jesteś piękna. No piękna. Zobaczcie, jaka piękna dziewczyna. Taka piękna, zobaczcie. Dobra, jemy. Ale nie na całą okolicę. Larutko mała. Lula, nie na całą okolicę. A, matka se wsadziła. Tak? Musisz otwierać szeroko buzię. A nie wypluwamy, co to? I robimy Połykaj, połykaj. Pyszne. Pychotka. No. Składam dla was vloga. Tego, którego oglądacie. I nagle, co? Patrzcie, koniec. Nie zakończyłam sobie vloga. Oglądamy mecz. Polska-Włochy. W siatkówkę. Także ja muszę dograć sobie to zakończenie. No i będę kończyć, bo jest 21:32, więc nic już się nie będzie działo. Zobaczymy, jak ten mecz się skończy. Ciekawe, czy też oglądaliście. Taki dziwny, zwariowany vlog. Nie wiem, jakoś dziwnie się w nim zachowuje Mohamedowi. Ale mam nadzieję, że wam się podobał, więc zostawcie kciuk do góry, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco i do usłyszenia w następnym vlogu. Cii.